Elżbieta Romanowska mierzy się z hejtem po przejęciu prowadzenia Nasz Nowy Dom. Gwiazda Rancha nie wytrzymała i odpowiada hejterom. Elżbieta Romanowska, 39 litrów, została świeżo upieczoną prowadząca programu Nasz Nowy Dom. Tę posadę aktorka przejęła po Katarzynie Dowbor. Choć wydawać się mogło, że Jola z Rancha jest ulubienicą publiczności, to musi się mierzyć z niemiłymi komentarzami temat nowej pracy. Aktorka nie wytrzymała i nagrała do hejterów mocną wiadomość. Elżbieta Romanowska nie wytrzymała. Tak odpowiedziała hejterom. Elżbieta Romanowska na swoim Instastories postanowiła podzielić się z fanami, że dostaje od ludzi nieprzychylne komentarze. Aktorka nie gryzła się w język. Oto co powiedziała o hejcie i hejterach. Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy piszą do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę? Słyszymy na nagraniu. Macie coś do mnie? To powiedzcie mi to w twarz, włączcie myślenie. To nie boli. Troszeczkę luzu i dystansu. Jeżeli już chcecie dawać mi jakieś rady, to obejrzyjcie najpierw kilka odcinków. A potem dopiero się wypowiadajcie, dodała.